Lotka, nie wiedzieć jak i kiedy, straciła paluszek w prawej łapce, które było ok. Ale jak widać, jakoś jej to nie przeszkadza w miłości ani w staniu na tej nóżce. Paluszek był ok. Przedwczoraj, jak ją widziałam, to był na miejscu. I nagle taka przykra niespodzianka. Nie stwierdziła, że do pary, skoro nie ma tego paluszka w lewej łapce, to w prawej też jej nie potrzebny, żeby było ładniej porówno. Za kobietami ciężko czasem nadążyć. Ale miłość kwitnie. Lotka doceniła wysiłki samczyka. Coś ty, Lotka, robiła. Ona nie był spuchnięty ani nic. Naprawdę ta łapka była w dobrym stanie. Tam nie było jakichś strupków, żeby była martwica. Nie wiem, jak to się stało naprawdę. Oj, Lotka, Lotka, ty to jesteś naprawdę rozrabiaka. Tylko cię wypuścić. To zaraz gubisz paluszki. Już może wystarczy. Już dwa zgubiłaś. Jeden jest podwinięty, to już resztę sobie zachowaj. Teraz widać. Ale stoi na tej łapce, stoi na obydwu łapkach. Z osobna. Ona zawsze te łapki miała takie troszkę jaśniejsze. I prawdopodobnie siostrzyczka Dali też takie miała bladziutkie łapki. Ten samczyk to ma takie ładne, różowiutkie. Więc mam nadzieję, że już więcej paluszków ona gubić nie będzie i że to nie jest wynik jakiejś choroby, tylko po prostu jakiś wypadek się przydarzył. No już ładnie biegała, ładnie była zdrowa, wszystko było ok. No i widać, że energię ma, dobre samopoczucie, apetyt, humor. I nastrój na miłość. Może gdzieś w jakiś włos się zaplątała. Może ona ma taki talent do plątania się. O, ja by nie. Się ukręciła w drugą stronę. Dla odmiany. Stęskniła się za zielenią i patrzy sobie na roślinki tutaj w środku i podziwia. Wiesz, Bombeczku, twoja kobieta lubi przyrodę i lubi ten parapet. Tak łatwo jej stąd nie wyciągniesz. Dziubkują się. Oj! Lotka dojrzała. Ojej. I stoi na tej chorej łapce teraz tylko, Lotka. No, Lotka. To widzisz, samczyku, wytrwałość popłaca w miłości. Ale ładnie. Jaki on jest też śliczny, taki drobniutki samczyk. Pasują do siebie. Decyduje kiedy, co.
No, Sawczyk dwa razy wyższy się od razu zrobił. No, daj Rodzka gumisia, jak fajnie. Stoi na tej chorej łapce, czyli nie boli ją. Siedzą zakochane gołąbeczki. Lotka z narzeczonym. A, że środka nowo zrobiła. Ale dobrze, że jest śnieg, to się jej oczyszczają taranki, ponieważ